Dobra, moi drodzy, kończymy przerwę i jedziemy dalej. Okej, czyli dobre wieści, tak. Nasza religia chyba się rozprzestrzeni jednak, bo król gościwy i niegotowy jednak przyjął tą bardziej nowoczesną, zreformowaną wersję słowiańskich wierzeń. Czyli mamy w tej chwili de facto trzy królestwa, w której ta zreformowana religia jest, czyli mamy Nowogród, mamy Arkonię i mamy Polskę. Czyli to jest kolejny argument za tym, żeby potem być może zaatakować Połabię, ale poczekamy tutaj na śmierć Sambora. On jest zbyt silny. Głównie chodzi o to, że ma zbyt dobrych sojuszników chyba. Tak więc poczekamy jeszcze chwilę. A tymczasem wracamy z tego turnieju, wracają także nasi chąśnicy. Gdzie oni są? Ile mają łupów? 400. Ok. To jest dobre. Będziemy tego potrzebować. Moglibyśmy też rozbudować teoretycznie halę bohaterów w Arkonie. Do kolejnego poziomu. Jeżeli to bym przywiózł. Ale wielki turniej. Chcemy zorganizować wielki turniej na pewno. Ok, czyli mamy znowu to samo. Zakończ wielki turniej i wracamy. Aż wraca na trafienie jakiegoś pustelnika żyjącego w jakiejś dziurze tutaj. Moglibyśmy zaprosić go do naszego orszaku. Może nam przepowiedzieć przyszłość, albo możemy go zignorować. Co nas przyspieszy trochę, zignorujmy go. Szybko wracajmy, wiele rzeczy do zrobienia. Nasz władca jest też ranny. Okup, ok, świetnie, potrzebujemy więcej funduszy. Moglibyśmy tego zasponsorować, żeby książkę napisał. Tylko pytanie, czy to będzie książka taka, żeby postawić tu. W sumie mam wolne sloty. Ok, zasponsorujmy napisanie tej książki, czemu nie. Czyli Wołodar Tchórz będzie... Rusin jakiś będzie to pisał. I nie wie o czym napisać. Okej, o dyplomacji. O chwale rodu Ranów. Możemy zaufać jemu, jeżeli chodzi o temat. Albo zasugerować mu nasz własny. Czyli nie ma tak ostrego tematu, jak temat... Ostrzy. Weźmy, a w sumie weźmy opcję numer 1. Zobaczymy, co on napisze. Bariera językowa na terenie Prus się zgubiliśmy i szukamy tutaj. Tak, w Natangi szukamy przewodników. Miejmy nadzieję, że się uda. Udało się. Nasz władca znalazł tłumaczy i udało się. Okej, Judyta, nasza przyrodnia siostra i kapłanka krzyczy. Ruf! Krzyczy w panice. A, okej, wóz się uszkodził niestety. Okej, będziemy delikatnie opóźnieni o 5 dni. Trudno się mówi. Wielki turniej będzie tańszy? Nie. Niezależnie od poziomu hali bohaterów zniżka do turniejów jest taka sama cały czas. Okej. Wracając do domu, podróżując przez Wolin, nasz władca natrafił na lokalny targ z jedzeniem. I tu, okej, jakieś dziwne danie tutaj jest, jednak Radomir. Nasz mistrz karawany nas ostrzega, żeby tego nie jeść, bo to może nam zaszkodzić. Zaufamy mu. Nie chcemy ryzykować niepotrzebnie. Podróżując przez ziemię naszego wuja Zdenka i rywala. Tak, orszak naszego króla jest troszkę zaniepokojony. O kurde, to jest morderczyni. Jakaś kobieta.
Tak, z nożem. Okej, czyli mówi, że to król Zdenek mnie przysłał, abym ciebie, panie, powitała. Weźmy opcję numer jeden. Miejmy nadzieję, że nasz władca ją rozbroi. Okej, udało się i zabiliśmy ją na miejscu. Piękną Andelę. Odebrałem Zdenkowi tytuł, co? A, to jest nasz Nemezis w tej chwili. Okej. Musimy zemścić się na Zdenku. Bez dwóch zdań. Czy chcemy komuś zadedykować tą książkę? Nie. Potrzebujemy prestiżu. I wracamy. Teraz tak, chcemy, żeby nasz władca był opatrzony, żeby jego rany były opatrzone jak najszybciej. Tylko co moglibyśmy zrobić w tym celu? Kolejny okup, okej, świetnie. Co? Musimy poczekać automatycznie, nie? Aż to się stanie. Tu nie ma chyba takiej w CK2 opcji, żeby klikać, żeby była kuracja, nie? Zaaranżowanie mariażu. Okej, moglibyśmy mieć sojusz z królem Szkocji. Młody król, czyli ten sojusz by dość długo trwał. Okej, nasza córka Urszula poślubi tego dworzanina. I mamy sojusz z królem Matgamainem MacLorcan. Jednak królestwo Alby nie jest zbyt potężne. A, będziemy wyzwani, kurde, do wojny od razu chyba. Podróżując ulicami Arkony, nasz władca okej. A, nasz władca natrafił na swego sobowtóra. Wśród chłopów, jakiś tu, tak, brudny od błota jakiś chłop, ale jak się okazuje, wygląda identycznie jak on. W sumie jest podobieństwo, jest wyraźne podobieństwo. O, to ciekawe. Moglibyśmy go wezwać na dwór, tego Tomasza, i zaprzyjaźnić się z nim. W sumie nasz władca jest próżny trochę, może nawet nie jest głupia myśl. Okej, weźmy tego sobowtóra, tak, jak Putin, nasz król, będzie miał sobowtórów. W sumie wygląda bardzo podobnie. Czy będzie użyteczny? Mściwy, szczery, niecierpliwy. Okej, dobra, niech będzie na naszym dworze, zobaczymy. Nie mam medyka? Mam. Mam, moja siostra jest medykiem. Okej, wezwanie do wojny, tak. Okej, dobra, dołączymy do tej wojny. Okej, ta Alpais przeszkadza Wolodarowi w pisaniu książki. Użyjmy dyplomacji. Okej, nie udało się. I wracamy z licznymi łupami. Doskonale. Rozwiążmy nasze wojska. Ej, ja dołączyłem do tej wojny? A, tak, dołączyłem. Pytanie, czy ja muszę rozwiązywać moje wojska w tej chwili, czy... Nie ma zaopatrzenia. Okej, dobra, mniejsza z tym. Został obalony, nasz sojusznik nie doszły. Mamy nowego króla Alby. Czyli anulujemy chyba to narzeczeństwo. To była Urszula. Anulujemy to. Poszukamy jej nowego męża.
Sami starzy. Weźmy za tego Lecha. Okej, to jest pomniejszy... A, nie, będę zignorowany. Dobra, poczekamy z tym jeszcze trochę. Zobaczmy tutaj, bo coś się zmieniło. A, okej, nasz... A nie, to jest Bogisław, okej. Aha, tutaj mam tego Radosława, okej. Dobra, rozwiąż wojska. I teraz tak, ja chcę, żeby nasz władca się wykurował, bo ja chcę wyzwać na pojedynek Zdenka. Ale chyba się nie doczekam, tak więc wyzwiemy na pojedynek Zdenka teraz. A, nie mogę jednak. Kurde, zniknęło to casus belli. Dobra. Okej, organizujemy turniej i jednocześnie odzyskujemy Wolin. Taki chyba jest w tej chwili plan. Tak. Czyli jakie on ma sojusze? Z Białą Rusią jedynie. Która przegrywa obecnie wojnę. Okej, chyba damy radę. Odzyskajmy Wolin. To się nie godzi, żeby ten parszywy Zdenek to miał. Mógłbym wzywać sojuszników, ale to kosztuje prestiż. Na razie chyba nie ma takiej potrzeby. I pytanie, czy mogę równolegle zorganizować wielki turniej, ale chyba tak. Mamy zniżkę do tego, bo oczywiście w Wielkiej Świątyni w Arkonie jest ta hala bohaterów słowiańskich. Dawaj wielki turniej. Okej. Czyli jaki to... W czym to będzie? To będzie pojedynek. Znowu pojedynek. Coś, w czym nasz władca ma już odrobinę doświadczenia. I weźmie udział. Weźmie w tym udział. Okej, czyli to nie będzie jakoś strasznie dużo kosztować. Naszym celem będzie wygrana chyba, tak czy inaczej. I... Czy chcemy droższą nagrodę? Okej. Okay. Okej, nie chcę jakoś strasznie dużo wydawać na ten turniej, czyli zostawimy te opcje, które są. Dawaj wielki, rozpocznij wielki, przygotowania do wielkiego turnieju. Fury Femboy, wielkie dzięki za przedłużenie suba, 38 miesięcy. Udało się trafić na stream. Od wielu miesięcy pracuję, także nie mam mnie, ale oglądam każdy zapis. Nie kończ serii, pozdrawiam. Fury Femboy. Wielkie dzięki, także pozdrawiamy. Tak, widownia troszkę spadła, ale to jest ciekawa rozgrywka. Ona może, tak, ciekawie może się potoczyć. Tak więc nie mam zamiaru jej kończyć na razie. Zostawmy tylko oblegających i ruszamy dalej. Nie ma potrzeby tutaj tracić zaopatrzenia. I co do tego turnieju. Okej, okay, na razie nie możemy tutaj nic kliknąć, nic nie możemy zrobić. Tylko zobaczmy, tu była chyba decyzja... Właśnie tak. Można trenować, żeby się przygotować do turnieju, ale to nie jest aktywne najwyraźniej. Okej, okay, teraz możemy gdzieś tu kliknąć. Kliknijmy to. Chcemy przygotować się i wygrać, jeżeli to możliwe. Okej, jakaś kłótnia pomiędzy tymi ludźmi, jeżeli chodzi o to, jak szybko ten ptak może latać.
Moglibyśmy czegoś się dowiedzieć na temat sokolnictwa, ale chyba nie. Moglibyśmy zakład założyć. Nie mamy na to czasu, skupiamy się na turnieju tylko. Na przykład co trafia na Volodara, który nie ma inspiracji po raz kolejny. Użyjmy tego. Podzielmy się naszą wiedzą na temat polowania. Polowań? Tak, czemu nie? Jego muza śpi. O! Nasz siostrzeniec zabity w bitwie. O! Dwóch książąt przybyło do Arkony. Ej. Okej, zobaczmy kto będzie... Okej, mamy tu zawodników. To są ci... Nasz władca jest faworytem, co jest dobre. Mamy tutaj... Okej, okay, mamy tego Sumarlidiego, który walczył poprzednio chyba. Mamy Leszka drugiego z Cedyni. Okej, okay, z Łużyc. Sokolnictwo, znaczy jak już zaczęliśmy... O! Patrzcie, król... Rongvaldr. Wódz kości przybył na turniej. Wziąć udział, okej. Okay. O, to powinno być dużo prestiżu dla nas, skoro tacy goście do nas przybywają. A w sumie głównie o to chodzi w tym turnieju. Okej, okay, Herald zaczyna przemawiać i zobaczmy. Okej, okay, Herald się gubi. Herald się gubi i tu nie potrafi przedstawić biorących udział zawodników. Weźmy tą opcję numer 3. Chcemy wygrać ogólnie. Nie zależy nam na przyjaźni z tym źle przedstawionym tutaj. O! Dwóch królów! Patrzcie, Baldur z Bawarii i Tagino, król wschodnich Franków, przybywają. Okej, okay, wow. Okej. Okay. To jest wielkie wydarzenie w Europie Północnej przynajmniej. Chyba nie będą brać udziału, ale... tak, będą przyglądać się temu pojedynkowi. Okej, okay, dobra. Czas na walkę. Zobaczmy, z kim walczymy. Z niejakim Sturlą. Mam nadzieję, że to nie jest Berserker. Niewiele wiemy na jego temat. Ma 20 parę lat. Nasz władca ma 47. Ale jest w tej chwili naprawdę dobry. Tylko jest cały czas ranny. Cały czas jest ranny. Czy król jest dwuręczny? Znaczy tą cechę będzie dwuręczny będzie miał... A, jest! To na stałe mu zostaje chyba. Tak, na stałe mu została ta cecha chyba. Tak, nie widzę tu timera żadnego. Czyli jest dwuręczny, już będzie dwuręczny na zawsze. Okej, okay, walczymy ze Sturlą Storem. Miejmy nadzieję, że go pokonamy. Okej, okay, lekka bryza wieje, kiedy Sturla staje naprzeciwko niego. Nasz władca szuka jakiegoś otwarcia. Jednak nie ma tu nic, co mogłoby mu pomóc. Okej, okay, jakiś głupiec na widowni się przewracał i krzyknął, co odwróciło uwagę Sturli.
Przynajmniej na chwilę. Okej, czyli być może moglibyśmy odwracać jego uwagę. Okej, to jest ryzykowne. Okej, nie ryzykujmy, skoncentrujmy się. Tak, konserwatywnie do tego podejdźmy. Czyli wyrównany pojedynek, naprawdę wyrównany. A nasz władca znowu tutaj, tak. Jakaś kombinacja prowokacji wyszukanych. Używa tego swojego krasomóstwa i talentów dyplomatycznych, żeby sprowokować przeciwnika do jakiegoś błędu. Podziałało w poprzednim turnieju, tak więc idziemy dalej. Ta sama strategia. A i przegrywamy. Okej. Okej, czyli nie udało się. No dobra. Moglibyśmy go tyranicznie... Okej, nasz władca mógłby tyranicznie stwierdzić, że... Tak, oszukiwał i go zdyskwalifikować. Ale nasz władca nie jest arbitrarny. Gdyby miał tą cechę charakteru, to być może bym to wziął. Ale nie, zaakceptujemy, że zostaliśmy pokonani. No dobra. O, zobaczmy, król Tagino, król wschodnich Franków, też walczy jednak i przeszedł do ćwierćfinału. Mamy także wodza Egila z Uplandu, Herjolfra z Westergotlandii i Sturle. Okej, Egil pokonał króla wschodnich Franków. A Sturla przyszedł do finału, okej. Czyli Wikingowie dominują. Okej, Sturla wygrał, okej, czyli... Nasz władca jakoś źle się nie czuje, że został przez niego pokonany. A, patrzcie, to jest dworzanin na dworze naszego wasala, Mirosława II Rzeźnika. Co ciekawe. Okej. Czyli turniej zakończony. O, i wpadło nam masę prestiżu, to mi się podoba. To mi się podoba. A nasz władca tutaj tak, ma przemyślenia co do tego turnieju. Tak, tej walki ze Sturlą. Okej, nasz władca niech da przemówienie. To jest troszkę ryzykowne, ale jeżeli przemówienie będzie udane, zyskamy więcej prestiżu. A nasz władca jest bardzo dobrym dyplomatą, tak więc niech skomentuje ten turniej ostatnią mową. I to była mowa udana. O nie, kurde... Ciągle... 53 lata tylko, kurde. Zmarł we śnie nasz pisarz, nie dokończywszy dzieła. Co za tragedia, kurde, dokładnie. Okej, z 600 prestiżu zyskujemy, to mi się podoba. Okej. Czyli to był udany turniej. Kto był naszym skarbnikiem? Kto, jakiś wasal zmarł? O! Mirosław III! Jak zmarł jego ojciec? Zapił się na śmierć, okej. Czyli mamy nowego wasala, Mirosława III. Chciwy, towarzyski, okej. Nie jest zbyt dobry, okej, nie będzie dobry, jeżeli chodzi o skarbnika. Zobaczmy. Okej, zrobimy z niego dyplomatę. Tak, przeklęte stanowisko oczywiście, ale będzie dobry w tym chyba. Jest przyzwoity. Czyli Mirosław III będzie dyplomatą, a skarbnikiem będzie... Nie mamy nikogo utalentowanego? Nasz syn? Okej, nasz syn. Niech to będzie Lubomir. I a propos, okej, ma tylko jedną córkę... Silnie zbudowaną córkę, okej.
roczek, ale już jakiś sześciopak. Czy ród wilka jeszcze istnieje? Możliwe, że w świeciu przetrwał. Nie, nie ma. Chyba nie ma. W sumie mogę technicznie sprawdzić. Zobaczmy historię tego tytułu. Ród wilk. Czterech żyjących członków tego rodu. Okej, co jest tylko jeden chłopiec, Szczepan. Nastolatek, który w tej chwili przebywa w Natangi. Czyli tutaj. Czy mogę go zaprosić na dwór? Nie. Okej, nie mogę. Ma roszczenia? Okej, dobra. Mój klon byłby niezłym skarbnikiem? A. Co to za smród? Pyta nasz władca. Nie ma tu żadnego zapachu. Mówi nam Stanisława. Okej. Czy coś złego jest z nosem naszego władcy? Być może musi odrobinę odpocząć. Okej, Wolin zdobyty tymczasem, czyli... Jak to rozegrać? Czy ruszamy na kosztowną wyprawę do Nowogrodu? To przyspieszy zakończenie tej wojny, ale... Mamy kolejnego perka. Ambasady. Każdy sojusz daje nam plus jeden do dyplomacji. To jest dość użyteczne. Okej, możemy zwołać dwór. Dawaj. Można haka na niego znaleźć, wtedy przyjdzie na dwór. Okej, bo możliwe, ale ja nie będę tu takich dziwnej gimnastyki robił. No trudno się mówi. Będą nowe, jakieś ciekawe postaci i tak dalej, i tak dalej. Kogo my tu mamy? Naszego brata Bogisława z Barcji i Mirosława III z Lutycji. Okej, narzeka, że... Okej, konflikt o jakąś kobietę. Czyli tu możemy stanąć po stronie jednego albo drugiego. Albo sami, nasz władca sam może wziąć tą Mateję jako konkubinę. Staniemy po stronie Mirosława III, bo jest potężniejszym wasalem. Okej, mamy nowego gościa. Jakąś Dorotę, która przybyła w imieniu hrabiego Hildeberta z Pawi. To Włochy, nie? Okej, królu Jaromarzy. Dowiedzieliśmy się, że przybywa tu pewna osoba, która nas interesuje. Fortunata ma roszczenia do Pawi. I hrabia chciałby, żąda wręcz, żeby ona powróciła do niego. No i odmówmy. To hrabia tutaj nie będzie wysuwał żądań wobec króla. Kogo my tu mamy? Radomira i Irenę? A, Irena to jest nasza to kochanka naszego króla. Okej, oni narzekają, że lud jest niezadowolony z królowej Eugenii. Okej, spróbujmy ich przekonać, że tak nie jest. Nasz władca ma dobrą dyplomację i udało się. Udane negocjacje, świetnie. Czyli to jest więcej doświadczenia dyplomatycznego.
Okej, to się nie spodobało hrabiemu Hildebertowi, trudno się mówi. Czy ruszać do tych... Okej, to są dwa królestwa. Wrogo nastawione. Będę z dala od linii zaopatrzeniowej. Chyba nie ma sensu ruszać na wyprawy. Poczekamy, aż on... O, okej. Jedna armia już tu nadchodzi. Oni będą z dala od zaopatrzenia i będą łatwym celem. Ancio, dzięki za przedłużenie suba 13 miesięcy. Seria z trolli z Rimworld była mega, CK3 też jest fajne. Czy rozważałem Darkest Dungeon 2? Nie grałem w Darkest Dungeon 2. Słyszałem, że troszkę inne i troszkę mieszane uczucia graczy były. Tak, ale nie grałem tego. Nie grałem jeszcze, tak więc nie wiem. Okej, okay. Nasz władca poznał jakąś, jakąś starszą kobietę. Okej, miała jakieś dziwne sny na temat piekła. Miała jakieś dziwne wizje. I kiedy odzyskała zdrowie, to tak, kompletnie zmieniła swoje zachowanie. Zadowoliła bogów tym samym. Okej, co nasz władca na to? Okej, interesująca historia. Czy prawdziwa, czy nie, to interesująca historia. Pomoże to naszej dyplomacji jeszcze bardziej. O, patrzcie, Zdenek zmarł. Zdenek zmarł. Zapił się na śmierć. A, za bardzo imprezował. Czyli mamy tutaj, Zdenek drugi, jego syn. I też nasz krewniak jest nowym królem Nowogrodu. I ta wojna trwa dalej, Ciekawe, czy się utrzyma... Ciekawe, czy ranowie się tu utrzymają ogólnie. To jest dobre pytanie. Toż pytanie, jak tam religia? Na razie nic się nie rozprzestrzeniło. Ani w Polsce, ani w Nowogrodzie. O! Patrzcie, kurde, jacyś gostynianie mnie łupią Galindię. To jest nie do przyjęcia. Sprowadź więcej kultury przy granicach morskich. Naturalnie by się tak rozwijała. No, nie wiem. Odnowił sojusz z królem Białej Rusi. Pod Dobrzyniem zaatakujemy, zaatakujemy tych Rusinów, zanim się połączą. Dobrze, nasz władca rana się zagoiła doskonale. Świetnie. To wodzi Kornel Gryfita, nasz czempion dziewanny. Agresywny atakujący, nieugięty obrońca. To jest chyba dość dobra kombinacja cech. Tylko coś nie możemy przyłapać tych Rusinów, są nieuchwytni. Gracja może poślubić królewicza Bawarii, Śledźmy sytuację z połabiem. To jest ten sam Sambor? Nie, nowy król połabia. Czy to jest czas? Nie ma... to jest chyba czas. To jest chyba czas na ryzykowną wielką wojnę. Ponieważ jako plemienny władca raz... teraz nie mogę tego kliknąć. Poczekajmy na koniec tej wojny najpierw. Nie mówmy hop. Będzie bitwa. I mamy prawo równego podziału. Nową innowację. Czyli to się automatycznie rozwinęło. Dzięki temu możemy mieć większą domenę, a także prawo konfederacyjnego podziału, które być może wprowadzimy. Jedyna różnica jest taka, że nowe tytuły nie są automatycznie
A, mamy i tak konfederacyjny podział, okej. Okay. Czyli to nic nie daje? Kompletnie. Tymczasem bitwa pod Suwałkami. Powinniśmy wyciąć ich w pień. Dokładnie, wycięliśmy ich w pień. Rzeź pod Suwałkami. Tracimy 45, a oni z 1000. Czy powtórzymy ten sukces tu? Jest pytanie. W którym momencie będzie można przejść na system feudalny? Muszę mieć 70% tych prowincji... sorry, technologii ery plemiennej. Okej, czy to jest 70%? Chyba jeszcze z dwie. A nie, mógłbym już teraz. Mógłbym już teraz. Tylko to nie jest... Nie wiem, czy nie za wcześnie. W tej grze nie jest tak, że im szybciej, tym lepiej. Bo wtedy ja musiałbym... Po pierwsze, nie będę mógł kupić. I będzie moment, w którym będę miał bardzo mało dochodów, bo wszystkie moje ziemie będą kompletnie nierozwinięte. Nie będę mógł kupić. Natomiast tu trzeba ja poczekam z tym. Mógłbym już technicznie przejść, ale chyba jeszcze poczekam. Okej, okay, kolejna bitwa pod Sejnami. Ich pikinierzy tutaj się sprawdzają, ale mamy miażdżącą przewagę liczebną. To powinna być kolejna rzeź chyba. Kolejna rzeź, kompletnie ich wycięliśmy w pień. Wojna prawie wygrana. Tracimy 84, oni 2000. Okej, okay, wróćmy na moje terytorium. Czas pracuje na naszą korzyść w tej chwili. Nowy król Polski. Straż. Który jednak także jest wyznawcą zreformowanej wersji religii. Nawet mnie kusi, czy nie poprosić go o sojusz. I wtedy po łabie zaatakować. Możemy rozwijać development? Tak, tylko naszemu władcy na tym nie zależy do końca. Nie ma takiego charakteru. Poprzedni władca Drosuk cały czas rozwijał development. Tak, i warto przejść na feudalizm właśnie, kiedy ma się już troszkę bardziej rozwinięty development. Czyli nie od razu. Zdenek zmienił dwórski język na grecki. Okej, okay, ciekawe. Podziel wojska w sumie. W sumie tak. Jarosław osiąga pełnoletność. Okej, okay, średni, jeżeli chodzi o intrygi. I Urszula osiąga pełnoletność. Bliźniaki. Okej, okay, czyli Urszula mogłaby kogoś poślubić teoretycznie. Dawaj, okej, okay, Bożywoja z Krakowa, młodego. Poślubisz? Okej, okay, 90% Urskora, czyli czekamy tutaj tylko na... na to, aż Urskor podskoczy. Świętosław, nasz błazen nadworny, zmarł. Okej, wojna wygrana. O, okej, coś się tam wydarzyło dziwnego.
Nowy przeciwnik. O, już nie ma Nowogrodu. Okej. Nie wiem, co się wydarzyło. Ale tak, nasz cel jest ten sam. Wojna trwa dalej. Czyli Wolin pokonany. Zobaczmy, co tam się wydarzyło w Nowogrodzie. Jestem ciekaw. Okej, okay, Wolin odzyskany i pod naszą kontrolą. Świetnie. Okej, okay, umacniamy kontrolę nad Lubicami, może być. Zobaczmy, okej, okay, dobra, wojna wygrana. Zobaczmy, co się wydarzyło w Nowogrodzie. Czyli Zdanek II stracił tytuł królewski, jest w tej chwili jedynie panem tych dwóch prowincji. Okej, okay, religii. Okej, okay, religia w ogóle się nie rozprzestrzeniła wśród wasali. Jak on stracił ten tytuł? Chyba Wikingowie musieli mu to odebrać. Historia tytułu. Zniszczony, okej. Okay. Tak, Wikingowie albo bunt. Ciekawe. Ale o czym mówiłem, jeżeli chodzi o połabie. A, tu patrzcie, znowu 50-letni pijany, zniedołężniały król. To jest chyba dość łatwy cel. Jako plemienny władca, to jest kolejny plus bycia niefeudalnym władcą. Mamy to casus belli, podporządkowanie. Dzięki temu zdobywamy jego główny tytuł i staje się naszym wasalem. Czyli dzięki temu moglibyśmy dla naszego młodszego syna wywalczyć połabie. Co jest chyba dość ciekawym celem. Co się stało z Litwą? Mamy tu Grodno. W tej chwili. Jakich ma sojuszników? To jest wasal, czyli to bez znaczenia. Masę już z Bawarią. I okej, okay, to tyle. Jeżeli wezmę wszystkich moich sojuszników, to możemy to wygrać. Chyba tak zrobimy. To będzie wielkie, ambitne dokonanie Jaromara II chyba. Tak. Osadzenie syna na Połabiu. Odepchnięcie katolików. Dobra, okej. Okay. Nie będziemy czekać chyba i od razu robimy to. Do tego potrzebujemy dużo prestiżu, dlatego właśnie chciałem tego prestiżu. Ale chwila, okej, okay, najpierw, żeby się upewnić, że, bo to będzie bardzo ryzykowna wojna. Czy moglibyśmy zaaranżować sojusz z królem Polski? Poczekamy jeszcze chwilę chyba. Aż on zakończy tą wojnę. I zobaczymy, bo ponieważ nasz władca jest bardzo dobrym dyplomatą i ma specjalnego perka, może zaproponować sojusz nawet bez mariażu. W sumie to może nawet spróbuję wysłać emisariusza najpierw. O, mamy nowego... Czempiona Dziewanny, Drosłuka Święcy. A nie, to jest Czempion Dziewanny. A, on będzie następcą, okej. Okay. Co? Okej, okay, dobra, Szczęsny niech będzie następcą tu. Już nie, on ma 56 lat, cholera. Racibor. Czy jestem historykiem z zawodu? Nie, nie, nie. Do hobby tylko. O, mamy tu Strasza. Króla Strasza. Okej, okay, znowu mu się wojna pojawiła. Czyli chyba się nie doczekamy tego.
O, król Tagino, który był naszym gościem. Ma dyplomatyczną propozycję. Chce, żeby mój następca Lubomir spotkał się z Mechtild. To jest jego jedyna córka. Okej, czemu nie? To jest ciekawe. Oni się poznają, czemu nie? O, i to jest dobra okazja do zbudowania relacji z królem wschodnich Franków. Czyli albo Mechtild przybędzie, to jest królewna i następczyni tronu Niemiec de facto, albo możemy Lubomira wysłać na jego dwór. Okej, dobra, zapłaćmy, niech Mechtild przybędzie na nasz dwór. Okej, dobrze, dobrze, ładnie ją przywitaliśmy tutaj, doskonale. Okej, weźmy opcję numer 2, niech ta wizyta będzie udana. W sumie mógłbym z królem wschodnich Franków zawrzeć sojusz też teoretycznie. Tylko on się nie zgodzi, bo... różnica religijna oczywiście. Czyli tutaj dlatego z Polską mielibyśmy troszkę łatwiej. Okej, to ciekawe. Nasz następca i przyszła królowa wschodnich Franków stali się przyjaciółmi. Czyli to jest sukces tego spotkania. I ponieważ nasz władca je zaaranżował, mamy także więcej doświadczenia tutaj. Świetnie. Weźmy książęcy podbój, to będą tańsze koszty. O! Wojna na Połabiu. Celem obalenia obecnego króla. To jest chyba dobra okazja do interwencji zbrojnej. To jest dobra okazja do interwencji zbrojnej chyba. Może niech trochę powalczą najpierw. Tamto to było Champion Peruna? Ja poza anteną zmieniłem nazwę z tego wybrańca smoka na wybrańca Peruna. Faktycznie, okej, Drosuk Święca jest nowym wybrańcem Peruna. Okej. Tomasz wpadł do komnaty naszego władcy, zapity trochę jakby. O, to jest ten sobowtór. O kurde! Okej, czy będzie plot twist? Okej, upił się ten, kurde, bezdomny jakiś nasz sobowtór. Mówi, okej, ty jesteś sobowtórem. Tak, ten żałosny, taki żałosny ogry jak ty nie jest prawdziwym królem Jaromarem II z Arkonii. To ja jestem prawdziwym królem Arkonii. Okej, choć jest to oczywiste kłamstwo, to dwór. Tak, dworzanie są zakłopotani i mają wątpliwości, czy faktycznie nasz król jest królem. Czy może to jest król? O nie, Tomasz wyciąga broń. Przemoc to jedyna odpowiedź. Okej, dobra. O, to będzie... Wow, fajne zakończenie. To będzie fajne zakończenie streamu dzisiaj. Czyli może być tylko jeden, jak ten Christopher Lambert. Albo możemy kazać strażom go uwięzić, ale wtedy będziemy mieli wątpliwości co do tego, czy faktycznie król Jaromar II jest Jaromarem II. Okej, dawaj, opcja numer 1. O kurde, okej, na gołych klatach. Na środku sali tronowej, okej, dobra. Zabić dziada. Nasz władca jest bardziej przypakowany. Tak, ten Tomasz nie powinien mieć szans. Oj, nasz władca ma ten topór. Faktycznie ma ten topór. Okej, ja nie pamiętam tej mechaniki, nie pamiętam, co tu było najlepsze. Nie chcę, żeby nasz władca był zabity, bo wtedy co? Tomasz z nisko urodzonego rodu będzie królem Arkonii. Czyli to jest walka o dużą stawkę.
Weźmy tą opcję. Nasz władca, tak, jest bardzo doświadczonym wojownikiem. Mistrzem ostrza. Tak, w bitwie jestem artystą, myśli sobie Jaromar II, walcząc z tym tu niewdzięcznym Tomaszem, jego sobowtórem. Okej, jego forma jest dobra, tylko małe błędy, a forma Tomasza jest fatalna. Okej, nie mam pojęcia. Okej, nie wiem. To jest nieczytelne dla mnie kompletnie. Ja mógłbym tu zrobić przerwę kilkuminutową, żeby to przeczytać. Weźmy to, bo mamy perk. To podejrzewam, że jest lepsze. Okej, nasz władca prawie zabił. Prawie zabił tego Tomasza. Ale wygrywa. Tak. Nasz władca zwyciężył. Tomasz jest, został pokonany. Okej, musimy... Okej, to wymaga zemsty. Co możemy z nim zrobić? Okej, nie mam powodu, żeby go uwięzić. Ale dobra, to na kolejnym streamie, moi drodzy. Okej, wow. Tu... Ciekawe rządy Jaromara II, który prawie był... Dynastia Ranów straciłaby władzę. Tak, nowa dynastia by faktycznie zaczęła rządzić jakiegoś bezdomnego... zapitego Tomasza sobowtóra. Dobra, to tyle na dziś, moi drodzy. Miłego weekendu życzę. Zapraszam w poniedziałek w tej chwili na SnowRunnera i wtorek na kolejny stream z CK3. Dobra.